Czek, sprzętach, że... A czy my jest 18:01? Łukasz to w ogóle sobie chodził jeszcze po szkole, tak więc słuchajcie, bo panowie... Życie po kratach, jesteśmy w szkole, więc nie dokładnie. Razem będę mrugał lewym okiem szybko, to znaczy, żebyście dzwonili po pomoc, dobra? Że jesteśmy tutaj nie z własnej woli. To też tak. I w sumie, moi drodzy, nie wiem, czy byliście z nami już kiedyś wcześniej, to jesteśmy o dość nietypowej godzinie właśnie dlatego, ponieważ panowie, penisariusze, nie jak się mówi na z tak zwanych skazanych. Więźniowie. A ja chciałem tak elokwentnie i wykwintnie, że tak powiem, powiedzieć, no a słuchajcie, no dobra, przechodząc do meritum sprawy, bo wiem, że nie przyszliście wcale tutaj słuchać naszych żartów, tylko oczywiście przyszliście, ich też nie przyszliście oglądać ani mnie, ale przyszliście posłuchać merytorycznie i rzeczowej o druku 3D. Witam was bardzo serdecznie, mamy dzisiaj gości prosto z tak zwanego Dubaju Europy, czyli Łukasza Gierka i Karola Musiałka, którzy przylecieli wraz z internetem, zatem przylecieli, bo tam jest lotnisko, właśnie, wiecie skąd? Słuchajcie, oczywiście stolicy Europy, nie inaczej, która ma nawet lotnisko i na tym lotnisku nawet kiedyś podobno będzie jeszcze coś latać, czyli panowie, słuchajcie, są z Radomia. Tak więc. To zdanie jest złożone. Cztery razy się wątek zmienił. Bohaterowie, to coś, jakbyśmy czytali książkę telefoniczną. Mało wartka akcja, ale za to bohaterów jest dużo, nie? Natomiast, no poczekaj, bo ja chciałem was odpowiedzieć, jakby zapowiedzieć. Panowie są z nami z i nadają tak naprawdę nie z więzienia, tylko z zespołu szkół technicznych w Radomiu. Tak to wygląda, jakbyście się zastanawiali, ich po prostu, u nich są kraty w oknach, ale tylko dlatego, że tak przynudzają na lekcjach, żeby po prostu uczniowie nie uciekali, bo jest dość nisko, prawda? Stąd te kraty się pojawiły. A podchodzimy dzisiaj do tematu druku 3D. Jak zresztą zobaczycie, też dlatego nadajemy wcześniej ze szkoły, ponieważ chłopaki jako jedni z ekspertów druku 3D mają trochę sprzętu i nie zawahają się go dzisiaj pokazać, tak w sumie z okazji 8 marca. Tak więc nadajemy tutaj, nadajemy również, słuchajcie, na Facebooku. Jeżeli kogoś ze znajomych waszych nie ma, to szybko mu podsyłajcie wiadomości, żeby do nas dołączyli. A my niebawem ruszamy z pierwszym z trzech konkursów, bo będą aż trzy konkursy z trzema różnymi nagrodami. Oczywiście, słuchajcie, z racji waszego święta dzisiejszego, drogie panie, ale także panowie, nie obraźcie się, preferujemy panie w konkursach. Natomiast Robert, jeżeli będziesz startował w konkursie, to spokojnie też masz szansę. To tutaj do jednego z naszych uczestników, bo oczywiście konkursy są dla wszystkich. Trzeba będzie wykazać się wiedzą, pomysłowością i spostrzegawczością. A póki co zaczynamy, chłopaki, jak to mawiają w Radomiu u was. Jedziemy z tym samolotem. Dzięki. Słuchajcie, witajcie w ogóle tak na samym początku. Witam serdecznie. Ja się nazywam Łukasz Gierek, to jest mój dobry kolega Karol Musiałek. Razem pracujemy w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu i dzisiaj będziemy chcieli właśnie opowiedzieć wam trochę o druku, pokazać wam wszystkie rzeczy, które my mamy wydrukowane, a mamy tutaj nawet nie pokazane jedną, podejrzewam trzecią z tego wszystkiego, co się znajduje i chcemy wam pokazać, jak wygląda wykorzystanie edukacyjne tego druku przede wszystkim. Z tyłu za mną, o tutaj po tej stronie, to nie jest żaden taki transformator ani wieża Hanoi, to są przedrukowane tylko i wyłącznie przeze mnie szpule filamentu. Na każdej szpuli jest kilogram takiego materiału i tutaj, jak widzicie, dosyć imponująco to wygląda, a będzie tego jeszcze więcej, bo coraz więcej nowych drukarek gdzieś tutaj mamy, część mamy swoich prywatnych, ale o tym opowiemy zaraz. Ja dzisiaj chciałbym tak naprawdę zacząć od tego, żeby podzielić ten webinar na takie dwie części. Pierwszą częścią będzie taka część, która będzie
częścią opisową, gdzie będziemy opowiadali o konkretnych drukarkach, o tym, jak one drukują, o tym, jak wyglądają, bo my mamy drukarki nietypowe. Musicie wiedzieć, że to nie są takie drukarki kitowe, które kupujecie gdzieś w powiedzmy, nie wiem, zaprzyjaźnionych firmach albo bierzecie z projektów. To są takie drukarki, które po części na przykład sami składaliśmy, tak jak Karol złożył fantastyczną drukarkę od podstaw, lub też taką, którą ja złożyłem z części, które przyszły, od której za chwilę zaczniemy. Ale żeby rozpocząć fajnie, to mówiłem wam o tej części opisowej. To będzie jedna część, a druga będzie częścią treningową, bo będę chciał wam pokazać, jak zrobić bardzo szybko, bardzo prosty bryloczek. Jeżeli nie mieliście z tym nigdy do czynienia, to właśnie to jest ten czas i miejsce na to, żeby się tego nauczyć. Ja go zrobię bardzo szybko teraz. Ustawię go na drukarce, żeby się wydrukowała i od niej zaczniemy naszą historię, a później sobie ten bryloczek pod sam koniec pokażę wam krok po kroku, jak go robić. Na tą chwilę będę wykonywał rzeczy, które będę robił dosyć szybko i tak naprawdę tylko wam powiem po części, co będę robił, a później sobie zrobimy to w sposób taki poprawny i właściwy. Mam nadzieję, że widzicie mój ekran i widzicie stronę tinkercad.com. Jeżeli tak, Sywku, gdybyś mógł potwierdzić, czy jest ją widać, to byłoby super. Tak, oczywiście. No dobra, no to jest taka strona całkowicie za darmo, tinkercad.com. Jeżeli możesz, to poprosiłbym, żebyś pisał adres na czat, tak żeby był dostępny, i pamiętaj o Facebooku, żeby na fejsie też podrzucić. Ja utworzę sobie nowy projekt. Pierwszą rzeczą, którą będę robił, to będę tak naprawdę przygotowywał bryloczek. No na te bryloki mam tak naprawdę dwie koncepcje. Pierwszą z nich zrobię taką bardzo, bardzo prostą, po prostu z napisem. Żeby zrobić ten brelok, wrzucę sobie prostopadłościan, któremu nadam konkretne wymiary, dajmy na to 60 na 30, tak będzie wyglądał mój brelok. Przesunę sobie teraz widok, żeby zmniejszyć jego wysokość. Wysokość niech to będzie 3 mm. 3 mm wysokości, w środku umieszczę sobie napis. No, dajmy na to, niech to będą nasze inicjały, ale umieszczę go w takiej fajnej formie, ponieważ go po prostu napiszę. Ta aplikacja ma taką fajną przestrzeń, w której można samemu pisać, więc ja sobie tutaj podrzucę literkę L, podrzucę literkę K i dorzucę jeszcze naszego gospodarza, ale brzydko mi się, Sylwek, napisałeś, więc cię zetrę, gdzie mamy tutaj gumeczkę do starcia i dorzucimy cię jeszcze raz trochę ładniej. OK. Ja piszę myszką, więc to będzie wyglądało w takiej formie jak tu. Klikam na gotowe i teraz to, co zrobiłem, mogę umieścić na swoim bryloku. Przerzucę go tutaj. O, przy L nie dopisałem L, ale niech już będzie tak, jak, chociaż nie, poprawnie. Zróbmy to ładnie i niech to będzie w zgodzie z religią. Czyli jeszcze raz sobie dorzucam to, co będę pisał. Podrzucimy sobie. Jak mówiłem, piszę myszką, więc nie zabrałem ze sobą tabletu. Jeszcze opowiadając tak odnośnie programu, jak widzicie, to, co się dzieje, widzę na podglądzie po prawej stronie, z tej strony, i dorzucam sobie na przykład tutaj, dajmy na to, niech to będzie L, jak Łukasz, K jak Karol, i S, podrzućmy tutaj jak Sylwik. Klikam na gotowe. Już mamy to zrobione, zmniejszam wysokość, przesuwam sobie na swój, za nisko tutaj podrzuciłem, przesuwam sobie na swój bryloczek, no i do naszego bryloka jeszcze go tutaj podrzucimy, tak żebyśmy go widzieli razem, wyrzucimy sobie widok z góry i do naszego bryloczka ładnie go umiejscowię, tak żeby był idealnie na środku. O, teraz jest idealnie na środku ten napis i wypadałoby, żebym jeszcze dorzucił tutaj na przykład jakąś miejsce na zawieszkę i tą zawieszkę właśnie tutaj sobie zaplanowałem. Niektóre figury są figurami pełnymi, niektóre figury są figurami płaskimi, takimi wyszerzonymi, i one nam tutaj działają tak, jakbyśmy mieli nożyczki, tak jak otwór będę chciał zrobić, i za pomocą przycinania figury w figurę będę mógł sobie właśnie takie rzeczy zrobić. Mam teraz tutaj taki przycisk eksportuj, mój brelok jest gotowy, mógłbym jeszcze tutaj powalczyć, na przykład zrobić mu jakąś fajną taką rzecz, tutaj gdzieś mamy kulę. Kulę też moglibyśmy sobie postawić tutaj na środku, żeby zrobić taki efekt gdzieś wcięcia w różnej maści. Niech będzie taki jak teraz. Zamienię kulę na otwór. Trochę ją zmniejszymy.
No, do takiej wielkości, jak jest tu. I podrzućmy sobie. O. Mamy taką, niech to będzie wyglądało tak jak teraz. Klikamy na eksportu i tak, żeby nie było jednolita i płaska. Wybieram sobie plik z rozszerzeniem STL. Jest to plik stereolitografii, taki, który pozwoli nam właśnie wykorzystać sobie to w druku. I w tej chwili uruchamiam ją w takim specjalnym programie w Slicerze, o którym Wam opowiemy troszkę później, bo jak już zaprojektujemy sobie, to musimy do takiego programu, który przetworzy nasze rysunki na plik drukarki. I to jest właśnie taki program. To on jest dedykowany do mojej drukarki, którą w tej chwili zaraz będę pokazywał. Jeżeli nacisnę na cięcie, to pokaże mi się w ciągu ilu minut zostanie wykonany. 23 minuty. Ten czas mi tutaj pasuje. Wybieram sobie dysk zewnętrzny, na którym mam ten brelok i nazwę sobie go jako brelok 23 minuty. Może być. No i teraz powrótku zapraszamy Was do drukarki, ale zanim to zrobimy, to jeszcze chcielibyśmy ogłosić pierwszy konkurs, ponieważ ja już zatrzymam udostępnienie ekranu, tak żebyśmy widzieli, co my udostępniamy. Pierwszy konkurs, słuchajcie. Dzień dobry, tato Łukasza. Tato Łukasza, czyli Darek Nowak, nasz stały gość, stały bywalec webinarów. Serdecznie Cię pozdrawiam. Słuchajcie, jeżeli chodzi o konkurs, o którym mówiłem, to mamy dla Was dzisiaj trzy konkursy. W jednym konkursie, w tym, którego teraz ja będę chciał wystartować, to jest konkurs, w którym możecie wygrać lekcję ze mną albo z Karolem dla swojej klasy lub też ze mną szkolenie dla swojej rady pedagogicznej. Temat szkolenia może być cyberzagrożenia, mogą to być Teamsy, może to być równie dobrze wykorzystanie takiego druku. Na czym będzie polegał konkurs? Słuchajcie, ja uważam, że nie ma głupich pytań i chciałbym ogłosić konkurs na najbardziej irracjonalne pytanie. Na przykład, moje pytanie jest takie do Was i chciałbym, żebyście na nie odpowiedzieli. Dokąd łysi myją czoło? To jest jedno z dziwnych pytań, takie pytanie uwielbiam. Służę podpowiedzią. Czekam na Wasze odpowiedzi i na Wasze kreatywne pytania w stylu, czy wróbelek na gałęzi to siedzi, czy też kuca na przykład. Do końca. Bardzo dobrze. Idziemy teraz z kamerą do drukarki. Mam nagrany plik na karcie. OK. Wczytuję sobie kartę do drukarki i mam tutaj pierwszy z pliczków, który mi się przelistował, brelok trójwymiarowy. O, chyba nie ten wybrałem, co potrzeba. A jakbyście się przyjrzeli, mam w ogóle dedykowane pokrętło, które sobie zaprojektowałem. To dedykowane pokrętło jest związane z profilem, który prowadzę w sieci. Dr. R. Mr. VR zapraszam na Facebooka do polubienia. No i teraz drukarka zaczyna się nagrzewać. Mamy takie dwa parametry, które tutaj są. Karol, gdybyś mógł ewentualnie zbliżenie zrobić. Mamy, nie będzie widać, to damy tutaj rękę. No to ja Wam powiem, co tutaj jest wyświetlone, będzie najprościej. Teraz drukarka rozgrzewa dwie takie swoje duże części. Pierwszą część rozgrzewa stół do 60 stopni Celsjusza, ale wcześniej przed rozgrzeniem tego stołu dobrze byłoby za każdym razem użyć takiego magicznego sprayu, który się nazywa klejem. Możecie korzystać z takiej bardzo dziwnej rzeczy, której nie używam, czyli lakieru do włosów, albo wykupić sobie takie coś, jak tutaj mamy na przykład Cestik, jest to taki klej profesjonalny do drukarek, spowoduje to, że ten wydruk nie będzie się poruszał i będzie się przyklejał do tej płaszczyzny, która jest tutaj. Jak widzicie, stół już kilkanaście wydruków na nie było zrobione, widać ślady, co było drukowane. No i teraz cały stół rozgrzewa się do temperatury 60 stopni przy tym filamencie, który mamy, a ekstruder, czyli ta głowica, która będzie drukowała, która znajduje się tutaj w tym miejscu, zaraz ją pokażemy Wam na drugiej drukarce, będzie lepiej widać, rozgrzewa się w tym wypadku do temperatury 215 stopni. No już mamy 217 z 215 i mamy tutaj 40 stopni z 60. I ogólnie w tym miejscu wypadałoby opowiedzieć Wam trochę o samej konstrukcji drukarki. O tym opowie Wam Karol jeszcze lepiej przy okazji swojej maszyny, która stoi obok. Natomiast tutaj mamy filament. Ten filament wchodzi nam za pomocą właśnie tego kanalika tutaj do karetki, bo to się nazywa technicznie karetką. Mamy tutaj głowicę, która rozgrzewa na ten filament i akurat ta drukarka ma coś takiego niespotykanego, dlatego że ma czujnik poziomowania stołu. To jest taki, to czerwone, co się świeci z tej strony, ja przestanę
ta czerwona dioda, która tutaj jest, jest to taki czujnik, który się nazywa pinda i ona sprawdza, gdzie znajduje się stół, nie trzeba tego stołu poziomować. Przy każdej innej drukarce, którą mamy tutaj, musimy wypoziomować ręcznie ten stół. Tu za każdym razem jeszcze zakładamy taki czyścik, który akurat ten dostałem właśnie od Karola. W środku jest nic innego jak taka gąbka do mycia naczyń tak naprawdę. I dlaczego ją zakładamy? No po to, żeby nam się nie zbierały brudy tutaj w tej naszej dyszy drukującej, no bo często w sali się kurzy. O, zobaczcie, drukarka teraz wykonuje swoje takie pierwsze ruchy. To są takie same ruchy, jak wykonuje drukarka atramentowa czy drukarka serowa. Ona musi się zbazować. W tej chwili dokonuje pomiaru poziomu stołu w kilku charakterystycznych punktach. Tych punktów jest tutaj 9. Jak widzicie, na środku są po jednej sztuce, po narożnikach i tutaj też na środku tej płaszczyzny. Teraz przejeżdża na punkt początkowy, drukuje sobie taką niteczkę jedną, żeby wyrzucić trochę filamentu i żeby zobaczyć, że ten filament rzeczywiście się produkuje i zaczyna drukować taki mikroobrys, który będzie trochę większy od naszego breloka, a później będzie drukowała ten obrys większy. Zaraz wrócimy do tej drukarki, żeby opowiedzieć trochę o obrysach, a teraz ja zabieram się za kamerę i oddaję głos Karolowi i jego drukarce, która jest tutaj. Zobaczcie, ta drukarka wygląda zupełnie inaczej. Ona też jest otwarta, ale to jest drukarka, która jest zaprojektowana od A do Z właśnie przez Karola. I teraz, gdybyś mógł, przyjacielu, opowiedzieć parę słów na temat tej drukarki, to byłoby fantastycznie. Więc tak, cześć, bo nie widzieliśmy się na początku. Przejdziemy teraz do drukarki, którą zbudowałem, zaprojektowałem od podstaw. Wygląda może jak wygląda, ale działa, drukuje. Więc może tak, na początek prześledzimy sobie drogę filamentu, który musi pokonać, żeby z takiej szpulki był finalnie na stole roboczym. Więc tak, filament, zazwyczaj jest to żyłka o grubości 1,75 mm. Klasycznie filterek, który właśnie czyści z wszelkich zanieczyszczeń typu kurz. I mamy tutaj tak, silnik krokowy, który pełni rolę ekstrudera. Nie wiem, czy będzie tutaj widać, taka mała zębatka, która będzie na bieżąco nam podawała filament do hotendu. Tutaj pod spodem mamy hotend, który będzie na bieżąco nam podawał stopiony filament w postaci bardzo cieniutkiej, można powiedzieć... Zaraz przyniosę, bo Karol mówił o takiej cieniutkiej linii, z tego 1,75 mm. Powstają takie linie, jak widzicie tutaj. To jest przykład właśnie... I właśnie taka cieniutka niteczka ma zazwyczaj średnicę około 0,4 mm i ona wydostaje się tutaj pod spodem przez dyszę. I dzięki temu, że ten hotend jest sterowany przez silniki krokowe w trzech osiach, możemy dowolnie podawać na stół roboczy filament, który będzie finalnie tworzył nam jakieś figury przestrzenne. Dodatkowo stół jest podgrzewany właśnie po to, żeby ten klej, który wcześniej Łukasz pokazywał, w tym przypadku mamy cestik, klej adhezyjny, on jest klejem, który reaguje na ciepło. On aktywuje się z tego, co tutaj widzimy, już od 20 stopni ma, no, jedną kropeczką jest oznaczona siła, że tak powiem, przylegania. My korzystamy tutaj dla 50 stopni, także 2 z 4, powiedzmy, siły mocy ma wtedy ten klej, tak? A gdybyś mógł powiedzieć, dlaczego jest szkło położone? Tutaj wymyśliłem sobie w ten sposób, że ten stół super by był, jakby był idealnie płaski, idealnie prosty, więc tak, stół grzewczy, który tutaj zastosowałem, to jest aluminiowa płyta grzewcza. No niestety ona nie będzie idealnie prosta, więc dlatego położyłem na niej zwykłe szkło, no bo jak wiadomo, szkło prawie będzie zawsze idealnie proste. Dlatego bardzo też ważne jest, że przy tym pierwszym poziomowaniu kalibracji naszej drukarki, ta głowica drukująca musi być w takiej samej odległości w każdym miejscu na tym stole. Tak, żeby te warstewki, które się po kolei układają, tak jak tutaj widzicie, były zawsze takiej samej grubości. W tej mojej drukarce, no niestety, mamy tak zwany manualny poziom poziomowania tego stołu, więc musimy dosyć
często tego sobie pilnować. Jest to naprawdę taka drukarka manualna, gdzie musimy dobrze poznać specyfikę druku, żeby można było cokolwiek przy niej naprawić, wydrukować i tak dalej. Korzystając z drukarki Łukasza, tak jak mówił, mamy tutaj czujnik poziomowania, który sam na bieżąco pilnuje odległości dyszy od stołu, dlatego tutaj te wydruki będą na pewno lepszej jakości niż tej mojej tutaj zbudowanej przeze mnie. Ale słuchajcie, zaraz zobaczycie, jak wyglądają w ogóle rzeczy wydrukowane i porozmawiamy na temat jakości. Nie ma tutaj wielkiej różnicy. Ale tutaj z tej strony, gdybyście się przyjrzeli w ogóle, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to mamy z tyłu płytę główną, która jest chłodzona wentylatorami. Mamy tutaj samodzielnie zaprojektowane, wykonane elementy, takie jak tutaj widzicie. Mocowania silników, tak jak tutaj widzimy, czy wszelkiego rodzaju prowadnice, napinacze pasków. Dobra. Ja bym się chciał zatrzymać, Karol, przy temacie napinania pasków. Jeżeli ktoś ma drukarkę taką, która jest drukarką podobną lub otwartą, to musimy zwrócić pewnie bardzo dużą uwagę na to, żeby ten pasek, który tutaj widzicie, ja teraz go dosyć mocno naciskam, on delikatnie drży, a ten pasek jak delikatnie nacisnę, to on prawie w ogóle nie wykazuje żadnych właściwości takich pochyłowych. To znaczy nie mogę dotknąć jednym paskiem do drugiego. Jak ten pasek nie będzie napięty, to się będzie działo co, panie Karolu? No niestety będą tak zwane przesunięcia w wydruku. Także może się okazać tak, że ta nasza pierwsza warstwa od drugiej, powiedzmy, będzie całkowicie w innym miejscu zlokalizowana. Dobra, a czy taki pasek może się sam rozkalibrować, jeżeli mamy taki problem, na przykład, nie wiem, w drukarce kitowej, to może być, kitowa drukarka to jest taka, która jest ubudowana, ona przyszła, ma swój jakiś serwis, który zakładam, że się skończył, czy na przykład na podstawie, nie wiem, jakiejś naszej nieuwagi, czy samej pracy działania może zdarzyć się tak, że po prostu ten pasek samemu się poluzuje. Może być, bo takie paski to, tak jak widzimy, jest guma, w środku są oczywiście w zależności od rodzaju pasku zatopione na przykład metalowe linki, no ale to wiadomo, to wszystko pracuje, to się wszystko wyciąga, także pasek jest, tak jak wiadomo, rzeczą ekstatacyjną, także co jakiś czas powinniśmy go wymienić lub jeżeli można, to ciągle napinać. Okej, okay, to przechodzimy teraz do następnego. Ja się, panowie, tylko włączę, dobrze, bo ja wiem, że jesteście z daleko od komputera. Dwa pytania się pojawiły. Pierwsze pytanie, czym czyścić takie stoły do wydruku? Z szwagierką i z knosem. Nie ma nic lepszego jak czysty spirytus i taka prosta budowlana szpachelka, którą możemy sobie po prostu takie szkło wyczyścić w ten sposób. Szkło jest ogólnie hartowane. Jeżeli takie szkło zwykle u stolarza kupujemy, kosztuje 4-5 zł powiedzmy i w momencie, kiedy mamy takie szkiełko, to zamawiamy szkło hartowane, nic się nie dzieje, ono się nie porysuje, nawet jak się porysuje, to i tak nie zauważymy, że będzie jakaś różnica. U mnie w tej drukarce jest zupełnie inny stół, bo tutaj stół, który jest stołem ze stali sprężynowej, która jest tak naprawdę, sam stół, który jest pod spodem, działa trochę jak elektromagnes. To jak później zobaczycie, jak będę zdejmował cały wydruk, to wtedy będę musiał go delikatnie odgiąć i on bardzo szybko będzie chciał się z powrotem przykleić. Ale zanim przejdziemy do tego mojego projektu i wydruku, pokażę wam drukarkę, która się nazywa Zimok. Jest to drukarka, to, którą... Łukasz, jeszcze momencik, dobrze. Drugie pytanie. Słuchajcie, umówmy się tak, że jeszcze pytania to może na sam koniec dam, ale przeczytam to drugie pytanie. Czy były montowane przez uczniów, czy przez nauczycieli te drukarki, o których teraz mówiliście? Tą drukarkę, którą tutaj widzicie, identyczną drukarkę złożyli moi uczniowie razem z Karolem. Karol mi pomagał, ten właśnie gentleman. Złożyli, bo kupiliśmy taką drukarkę do pracowni nowych mediów w Radomiu, do innej takiej placówki. Przyszła w częściach i postanowiliśmy, i chłopaki do mnie zadzwonili, żebym czym bym nie pomógł złożyć. Wziąłem swoich uczniów, z którymi miałem przedmiot mechaniczny, powiedzmy, który prowadzę, rzuciłem im drukareczkę, mówię, chłopaki, kto chce, to chce się nauczyć, zapraszam do złożenia. Złożyli sami na podstawie instrukcji, a tą, którą tutaj widzicie, składałem samemu ze swoim synem. Zajęło mi to, powiedzmy, około 2 dni, może nie dni roboczych, ale tak 2 dni ją składałem, bo część rzeczy musiałem sobie źle skręciłem, musiałem skręcać jeszcze raz. W pewnym momencie gdzieś tam się pomyliłem, natomiast chłopaki ją składali tak około 2 dni, no i Karol pomagał im naprężać, napinać wszystkie paski i tak dalej. Także naprawdę, jeżeli ktoś składał kiedykolwiek jakieś klocki Lego Technik, nie da sobie bez problemu radę. Tak, jeżeli ja dałem radę, to wy też dacie radę. A to jest drukarka, która się nazywa Zimorf. To jest drukarka, którą nabyłem drugą kupna i teraz będzie to dziwne miejsce, z komisu.
Z komisu ją kupiłem, dlatego że taka drukarka w oryginale, kiedy wychodziła, kiedy była, ona jest bardzo brudna, bo częściowo przeze mnie. Natomiast ta drukarka, która wychodziła w oryginale, kosztowała 8 tysięcy złotych. Nie udało się taką trafić w komisie. Niestety część z tych części muszę sobie samemu powymieniać. Coś kosztem czegoś. Natomiast ona jest dosyć wyjątkowa, dlatego że ten cały panel, który widzicie, ta cała część, jest wymienialna. I w tej drukarce, jeżeli wymienię ten panel, bo to jest panel teraz drukujący, mogę dodać drugi panel i drukować na dwa filamenty. Taki jeden koszt jednego panelu to jest 1600 zł. No nie wiem, jak to nazwać, tej kasety. Dajmy na to, że jest to kaseta. Głowica. No głowica, kaseta. 1600 zł kosztuje, żebym sobie drukował z dwóch filamentów. Gdy dołożę znowu 1600 zł, mogę wymienić go i założyć tutaj frez. I mogę wtedy frezować, czyli rzeźbić w drewnie albo w plastycznym metalu, tak jakbym miał obrabiarkę CNC. A gdy znowu to wymienię i wymienię na jeszcze inną głowicę, mogę drukować w gastronomii, czyli mogę robić na przykład wydruki z czekolady, naleśniki. Albo jeszcze naleśniki chociażby, o wyjątkowym zaprojektowanym przeze mnie kształcie, czy czymkolwiek innym. Te wszystkie takie, na przykład jak idziemy, nie wiem, do jakiegoś restauracji, widzimy, że na przykład mamy jakiś deser, gdzie mamy czekoladę, która jest w jakiś sposób, powiedzmy, nie wiem, wafelek czekoladowy, który jest skręcony, częściowo mógł być wykorzystywany albo wydrukowany na przykład na takim sprzęcie. Oczywiście sprzęcie gastronomicznym. Jedną z takich części, którą musiałem sobie doprojektować, bo takiej nie było, jest to taki chłodzenie do głowicy, bo po prostu nie, fizycznie tamto nie nadawało się do niczego, musiałem sobie usiąść, samemu zaprojektować taką, odwzorować tak naprawdę taką głowiczkę. No ona jeszcze trochę czasu mi zejdzie, zanim ją doprowadzę do stanu używalności, ale nic to nie stoi na przeszkodzie, bo tam stoi następna drukarka, taka czarna, która jest już moją drukarką. A Karol teraz wam opowie o tej mniejszej, która tutaj stoi, bo to jest dosyć ciekawa drukarka. Drukarka, która drukuje w czym, Karolu, jaki jest materiał? To jest żywica termoutwardzalna. Tutaj mamy taką buteleczkę z taką żywicą i mniej więcej działa to w ten sposób. Tak jak tu zajrzymy do środka. Mamy tutaj taki zbiornik. Tutaj mamy zbiornik, do którego nalewamy tą właśnie żywicę. I cały druk odbywa się nad właśnie stole roboczym, który jest umiejscowiony, można powiedzieć, do góry nogami. Działa to w ten sposób, że tutaj mamy dokładnie. Żywicę, która jest punktowo utwardzana światłem. Potem taki stół mniej więcej 5000 mm podnosi się do góry i znów warstewka danego naszego gotowego modelu jest utwardzana światłem. I tak jest to, jest ten proces bardzo powtarzalny. Wydruki na takiej drukarce z żywicą termoutwardzalną charakteryzują się bardzo dużą jakością, obwzorowaniem kształtu i wymiarów. Jest to bardzo fajna drukarka, która może drukować nam bardzo dokładne modele. Niestety minusem jest takim, że jest bardzo nieprzyjemna, ostra woń podczas drukowania, czyli podczas tego procesu utwardzania się tej żywicy. Jeszcze i dodatkowo później jeszcze musisz... Dodatkowo po tym wydruku należy go jeszcze raz utwardzić ultrafioletem. Mhm. Ale zwróćcie uwagę jeszcze na szerokość tego stołu roboczego. Ja wystawię tutaj swoją rękę, tak jak teraz. Nie jest ona zbyt duża. Powiedzmy, jest pole robocze, to gdzieś będzie 8 na 12 na może 18 cm. Ale charakteryzują mega duża dokładność. Tak. To jest przede wszystkim takie coś, czym możemy się pochwalić. No i to jest ostatnia z drukarek, którą mamy. Tak naprawdę to jest ta, na której drukowałem wcześniej większość elementów. Enekubik i 3 Mega, która też jest drukarką otwartą. No i też musicie wiedzieć, że nie każda drukarka otwarta wydrukuje wam odpowiedni rodzaj filamentu, ale o tym zaraz opowiemy. Najpierw przejdźmy do naszej drukarki, bo już się zaczęło praktycznie, zaraz wam powiem, zostało 10 minut, nie wiem czy widać jest czy nie. No nie jest widać, tutaj zostało wam 10 minut do końca wydruku, ale w tej chwili drukarka, żeby nie zużywała bardzo dużo materiału, to drukuje sobie taką kratownicę, tak zwane wypełnienie. Tych wypełnień jest kilka rodzajów, o których wam w tej chwili zaraz opowiemy, jeżeli chodzi o te wypełnienia. Na tą chwilę tam jest ustawiona kratka, więc ona, żeby nie drukować
Oczywiście możemy sterować ilością tego wypełnienia, ale żeby zachować na przykład elastyczność materiału, albo żeby nie zużywać tyle materiału, to to wypełnienie będzie właśnie tak sobie realizowała. No i przykładem tego wypełnienia jest wypełnienie takie, które mamy tutaj, czyli wypełnienie liniowe. Takie, które widzicie, wypełnienie jest za pomocą kratki. Na początku jedzie w jedną stronę, a później będzie sobie dokładnie tak jak Karol Czesza, a potem będzie w drugą stronę to wypełnienie realizowała. Kolejnym przykładem wypełnienia jest wypełnienie zygzakiem. Tworzy sobie taki zygzak, jak tutaj widzicie. O. Część jest grubszego, część jest cieńszego. To wypełnienie jest elastyczne tylko po to, żeby tego wypełnienia właśnie nie robiła. Tutaj mamy wypełnienie heksagonalne. No, takie... Widzimy takie przebijające się przez ściankę zewnętrzną, wewnętrzne wypełnienie. Tak, dodatkowo jest to taki dosyć fajny filament. A mamy też tutaj takie wypełnienie, bo teraz przejdziemy do tematu związanego z materiałami. I tutaj Karol jest ekspertem, więc wam opowie parę słów na ten temat. Związanego z materiałami. Zobaczcie, jest to nic innego jak opona, bo ta opona jest też dzisiaj naszym bohaterem, jednym z naszych bohaterów. I ta opona, żeby zachowała elastyczność, przede wszystkim jest wydrukowana z dosyć dziwnego materiału, o którym powie za chwilę Karol, z czego można drukować, a po drugie zachowuje swoją sprężystość i elastyczność, dlatego że wypełnienie jest też w specjalny sposób skonstruowane. Nie może to być wypełnienie 100%, bo będzie twarda, jak nie wiem, musi być wypełnienie mniejsze i za pomocą określonej struktury zrobione tak, aby za właśnie elastyczność zachowała swoją. A teraz przechodzimy do tematu wypełnień. Już przerzucę kamerę na Karola. I różnego rodzaju, może nie wypełnień, tylko różnego rodzaju filamentów. Ale to poczekaj, Łukasz, poczekaj chwileczkę, jeżeli mogę, wtrącę się, tak? Nie tylko z przerwami na reklamę, ale jeżeli mówimy o drukarkach i chcemy drukarki zamknąć, ja wiem, że chłopaki są słabsze z technikum ZST, ale ja jako osoba ucząca w podstawówce, to pokażę wam to troszeczkę z innej strony, czyli od strony szkoły podstawowej, czekajcie, jeszcze się tylko trochę doświetlę. I po pierwsze, bo chłopcy zaprezentowali drukarki profesjonalne, składane, robione przez siebie i przez swoich uczniów, ale słuchajcie, nie każdego po pierwsze stać na taką drukarkę, a czy chociażby nie każdy ma takie możliwości, żeby coś takiego zbudować, co oczywiście podziw wielki za budowanie własnych drukarek. Ja chciałem powiedzieć od tej drugiej strony, czyli słuchajcie, dla tych, którzy przede wszystkim pracują w szkole podstawowej, jeżeli ktoś tu jest z takich osób, jak zacząć taką przygodę z drukiem 3D? I jak zacząć tą przygodę z drukiem 3D dość tanio? Słuchajcie, wystarczy tak naprawdę Allegro, AliExpress lub jakikolwiek inny Chińczyk i tu zdolności manualne, czyli taka najpierwsza i podstawa drukarka, chłopaki się śmieli ze mnie oczywiście, ale jest nic innego jak długopis 3D, tak? Teraz mówisz, że to jest drukarka. To, no słuchaj, to jakby na to nie patrzeć, jest to drukarka manualna. Zasada obowiązuje dokładnie ta sama, Łukasz, co w przypadku drukarki profesjonalnej. Mamy ekstruder. Co prawda nie jest on metalowy, tylko jest jakiegoś tworzywa. Mamy filament, który przechodzi, wchodzi od góry, wychodzi od dołu, tak? Przechodzi. Tyle, że za wydruk odpowiada nasza ręka i tu troszeczkę musimy się wykazać oczywiście umiejętnościami manualnymi. To, żeby nie było, jak najbardziej, nie są takie wydruki, które zaprogramujemy, czy chociażby zrobimy w Tinkerpadzie, bo uwaga, te wydruki też można pisać kodem, ale naleśniki tylko z plastiku zrobimy, bo nie przechodzi żaden materiał. Natomiast chciałbym wam pokazać jeszcze, słuchajcie, inną drukarkę i tym zamkniemy temat drukarki. Dobrze, Łukasz? W tej drukarce, którą pokazywałeś, że wiecie, no właśnie, co, dosyć ciężko jest nią na początku się przyzwyczaić, żeby wyrobić rękę, to po pierwsze. A po drugie, jak już się znudzicie tą drukarką, to jest idealna drukarka, która będzie wam służyła do serwisu różnych części. Jeżeli się łamie jakiś kawałeczek, na przykład plastikowy, to ona służy tak naprawdę za pistolet z gorącym klejem, który pod bardzo dużą temperaturą rozgrzewa i możecie sobie go... Troszkę jak taka spomarka do plastiku. No dokładnie, no. Dokładnie. No i słuchajcie, panowie pokazali drukarkę, to ja też, ja akurat ze szkoły nie nadaję, natomiast nadaję z domu, pokażę wam moją domową drukarkę i w odróżnieniu od dużych i drogich drukarek, moja była
tania, jest mniejsza, aczkolwiek stół roboczy 15x15x15 daje radę do wydruków takich, powiedzmy, w miarę małoformatowych, aczkolwiek, słuchajcie, to, co wam pokażę teraz, zostało wydrukowane właśnie na mojej drukarce i tu padały pytania, między innymi, ile zajmuje taki wydruk 3D. Ten wydruk, który wam pokażę, był wydrukiem jakoś... Nie mów na razie o temacie godzin, bo to jest nasz konkurs. Aha, ale ja chciałem powiedzieć, że ile drukowałem to, co teraz ja pokażę. Nie? Dobra, to nie mówię, to zobaczymy. Słuchajcie, ja wam pokażę, muszę troszeczkę mikrofon odchylić, żeby założyć, ale powstało to na drukarce, którą pokażę wam za chwilę. Nie mówię z jakiego materiału, bo o tym zaraz. A ponieważ mamy, słuchajcie, COVID, to jak najbardziej można sobie wydrukować własną maskę. Dużo lepiej wyglądasz, serio. Dzięki. Dzięki bardzo. A teraz uwaga, patrzcie, ponieważ ja siedzę przed komputerem i ja swoją drukarkę po prostu wezmę w ręce, żeby nie było. Uwaga, słuchajcie, mogę tak z okienka nadawać, nie wiem, czy mnie będzie widać. Nawet lepiej. Nawet lepiej, ale tak naprawdę czekajcie, bo tu kabel leży. Zobaczcie, to jest taka drukarka zwykła, stokowa, a wręcz nawet model dla początkujących, który posiada stół wielkości 15, no czekajcie, ja to muszę unieść, na szczęście ona jest mała, stół i o dziwo to nie stół podgrzewany, czyli nie tak jak chłopcy ustawiałem temperaturę, psikałem, ja po prostu kleję taśmę dwustronną i w ten sposób te wydruki 3D się przyklejają, tak? Kalibracja robi się samodzielnie, wszystko jest zautomatyzowane i naprawdę, jeżeli ktoś rozpoczyna przygodę z drukiem 3D, a tak naprawdę nie ma o tym zielonego pojęcia i nie poradziłby się sobie z technikaliami, tak jak to powiedział Karol, że tam trzeba wszystko ustawiać manualnie, to takie drukarki stokowe mogą być jakby dobrym patentem na start, kiedy wszystko jest robione za nas. Projekt maski nie w Tinkercadzie powstawał, natomiast powstawał, pokażę wam później stronę, która zrzesza pasjonatów. Wiecie, kiedyś to było tak, że modelarze kupowali gotowe zestawy modelarskie, teraz jest strona, która nazywa się GameBody, która po prostu sprzedaje za pieniądze płatne modele, między innymi figurek różnego rodzaju. Tak, jesteśmy przy figurkach, pokażę wam figurkę akurat mojego syna z jednej z gier pomalowaną i tam i strona nazywa się GameBody, podrzucę później link i tam można znaleźć wiele ciekawych projektów, które są przygotowane przez profesjonalistów, które są wielopoligonowe, tak? Dobrze to powiedziałem, chłopaki? W bardzo wysokiej jakości i takie projekty się drukuje po to, żeby je pomalować. Jeżeli chodzi o cenę, Lidia, słuchaj, taka drukarka i tu was zaskoczę, nie wiem ile, a w sumie teraz, bo teraz wszystko idzie drogo, stropian podrożał, stal zdrożała, szkło zdrożało, a propos szkła, słuchajcie, 10%. Zobaczcie, który trzynastkę wziął, zastanawia się, co kupić i co taniej sprzedać. Dokładnie tak. No, stal akurat kupowałem ostatnio. Tu się zgadza, stąd może jestem obeznany o cenach, a chciałem jeszcze styropianu trochę kupić. Natomiast już wracając, cena. Cena takiej drukarki to jest 1000 zł. Tej, którą ja wam pokazałem, takie dobre na start. Przebijam. Ta, która teraz kończy drukować, którą skalaliśmy. Tak. W oryginale byście za nią zapłacili 4000 zł złożoną. Gdybyście chcieli ją kupić do samodzielnego złożenia w formie klonu, bo można kupić chiński klon, taki jak ja nabyłem, to jest 1600 zł. A ten Anycubic, który tam stoi, ile kosztował? 600, około 600 zł, ten czarny, który tam stoi, nie? A ten, Karol, ile ci wyszła, ta duża? Też, okolica 800 zł. Tylko, że i jeszcze Karol, ta na żywicę, widziałem ją po 800 wchodziła, znaczy nie wiem akurat, czy ten model tak było dostępny, jeżeli rzeczywiście możemy zamawiać. Słuchajcie, o filamentach będziemy rozmawiać za chwilę. Moja drukarka, jako ta prosta drukarka, wspiera tylko jeden filament i uwaga, on jest niby eko, nie jest to plastik. To jest też ważne, bo tych plastików jest dość dużo, ale słuchajcie, przerwę na reklamę, dobra? Panowie zaraz będą wracać, będziemy mówić o filamencie, natomiast ja was zachęcam do, po pierwsze, jeszcze raz, to
co mówił Łukasz, czyli słuchajcie, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, a tak naprawdę to czekamy, słuchajcie, na te dziwne pytania do konkursu Łukasza. Natomiast ja robię przerwę, teraz panowie za chwilę, znaczy znikniecie na chwilę, ponieważ ja potrzebuję włączyć jeden obrazek i teraz słuchajcie, uwaga, obrazek jest. Nasz partner technologiczny, czyli Mentor System Audiowizualny, wspólnie z firmą Refing tworzą nowe maszyny. I teraz pytanie jest, słuchajcie, dla was takie, co to są za maszyny? Jak się nazywają maszyny ze zdjęcia? Osoba, która pierwsza napisze na czacie lub ewentualnie na Facebooku Mentor System Audiowizualny, wygrywa pakiet gadżetów od mentora. Tak więc czekamy na odpowiedzi. Panowie nie podpowiadać. A Łukasz, widziałeś to zdjęcie? Ładne. To akurat bez jeszcze pomalowania, bez brandingu, ale piękne nowe maszyny wychodzą właśnie z firmy. Lidia mówi, że to drukarka wielkoformatowa. Niestety to nie jest drukarka wielkoformatowa. Ja tylko podpowiem, że to nic z drukiem 3D wspólnego nie ma. Dobra, to wy odpowiadajcie, a my jedziemy dalej. Mamy druk dokładnie przygotowany. I teraz, gdybyś Karol mógł przytrzymać kamerę, a ja odpalę, a ja ją po prostu zdejmę. Jeżeli chodzi o zdejmowanie, zdejmujemy cały stół i mogę sobie go ładnie tak wykrzywić, po to, aby go właśnie zdjąć. Czyli go, nie zdejmę go tak jak teraz, to używam tej magicznego przedmiotu, który się nazywa szpachelką i tą szpachelką właśnie zdejmuję. To jest ten nasz brureczek, który sobie zaprojektowaliśmy. Zobaczcie, jeżeli chodzi o kwestię magnetyzmu, to od razu złapał. Jest to ten stół, ten fragment metalowy, który tutaj jest jeszcze pokryty taką żelową powłoką. Poczekaj, Łukasz. Ja tylko powiem, napatrzyliście się, zgadujcie dalej. Jeszcze nikt nie zgadł. Ja wezmę Łukasza na duży ekran, tak żebyście lepiej widzieli. Jak tylko ktoś zgadnie, dam wam znać. Zgadujcie, nikt jeszcze nie zgadł, co to za maszyny. O materiałach, ok? Nie musimy wam tutaj nic pokazywać. Jak tam ktoś zgaduje, to niech sobie dalej kontynuuje. Jeżeli chodzi o kwestię materiałów, to wydaje się, że materiały w większości są to, można powiedzieć, że jest to technicznie rzecz biorąc, tworzywo sztuczne. Tak, dokładnie. I mamy różny rodzaj tego tworzywa. Na przykład ten, który tutaj Karol ma, będzie ja go pokazywał. O, Sybek ma na szpuli. Takiej szpuli. A tu masz, Karol, nie jest go. Czyli gdybyśmy chcieli kupić jakikolwiek rodzaj filamentu, głównie on będzie sprzedawany w formie żyłki, która ma, tak jak tutaj widzimy, 1,75 mm. Zazwyczaj na takiej szpuli są podawane parametry, przy których ten materiał się najlepiej zachowuje. Akurat w tym przypadku mamy to materiał PLA. Średnica żyłki to jest 1,75 mm. Temperatura druku, tak jak widzimy, 190-240 stopni Celsjusza. I kolor. Dlaczego tu są te zakresy? Dlatego, że tak naprawdę niestety składy chemiczne tych materiałów nie są bardzo dobrze, że tak powiem, pilnowane, dlatego w tych zakresach temperatur może, że tak powiem, bardzo fajne, że tak powiem, efekty można uzyskać, drukując w tym zakresie właśnie temperatur. PLA jest, myślę, jednym z najprostszych filamentów, których można, że tak powiem, drukować, dlatego że nie wymaga on zbyt wysokich temperatur przy druku. Z tego względu stół może być tak jak nie musi być w ogóle podgrzewany stół, może być podgrzewany zazwyczaj do 50, 60 stopni maksymalnie, gdyż mniej więcej on już się staje plastyczny mniej więcej w 70 gdzieś stopniach. Także wiele razy nawet, gdy miałem jakiś wydruk z PLA pozostawiony w słoneczny dzień w samochodzie, potem po prostu on się rozciekł. Także trzeba, drukując PLA, uważać na jakieś mocno nasłonecznione elementy, gdyż po prostu może ten model nam się zniszczyć. Przechodząc do... Ja tylko dodam, mogę na chwilę, Karol? To tak, mamy rozwiązanie naszej zagadki. Tak, Filip odgadł, jest to oczywiście butelkomat, a dokładniej, słuchajcie, recyklomat, czyli taka maszyna, to się nazywa profesjonalnie revending machine, to jest maszyna, która odbiera od nas puste butelki plastikowe,
I tak, i je później odpowiedni recyklerzy, oczywiście składem, przetwarzają na takie płatki, z których później powstają na przykład koszulki do biegania. To jest bardzo ciekawa rzecz. Takie rzeczy będziecie mogli między innymi już niebawem spotkać w Żabkach w całej Polsce. Na razie zapraszamy do Żabki, do Warszawy, gdzie jest taka specjalna Żabka właśnie, gdzie te technologie ekologiczne bardzo widać. A jeszcze tylko mogę dodać, Pela, tak, Karol, to jest nic innego jak mączka kukurydziana. Kukurydziana, tak. Czyli jest... słuchajcie, według producentów jest to materiał ekologiczny, który ulega rozpadowi. Nie wiem w ile lat, co prawda. Znalazłem informację, że chyba po roku czy po dwóch latach, gdy będzie zanurzony w wodzie, on po prostu nam zniknie. Więc teoretycznie, Mateusz, tak, jest ekologiczny. To jest chyba najbardziej ekologiczny materiał, jeżeli chodzi o wydruk 3D i wymagający jakby najmniej zaawansowanej technologii, jeżeli o to chodzi, bo oczywiście inne plastiki wymagają chociażby innych temperatur pracy i jakby bardziej dostosowanych głowic. Czy można go przetopić, ponownie wydrukować? Obawiam się, że nie, aczkolwiek bardziej obróbka chemiczna i pewne procesy, tak jak w przypadku butelek, chociażby PET, tak, sprawią, że będzie można z powrotem taką żyłkę gdzieś tam odzyskać. Czy wiecie co, samodzielnie to raczej byłoby to zupełnie nieopłacalne. Myślę, że na jakąś dużą skalę taką to jak najbardziej, bo są ludzie, którzy chociażby, wiecie, no tutaj ta wieża się też nie wzięła znikąd, bo nie mamy co zrobić z tymi tak naprawdę szpulami. A ostatnie zastosowanie, które znaleźliśmy, to jest to, żeby nawijać kabel taki internetowy, zwykły tam, gdzie macie riotki do internetu. I to jest jakieś ostatnie zastosowanie. Będziemy też robili jakieś pudełka z niego, organizery, no ale gdzieś on tam zostaje. Są ludzie, którzy to skupują też w internetach, więc to jest kwestia opłacalności takiej później wtórnej tego na pewno, nie? Ale wracając do tematów materiału, bo mamy tutaj dosyć ciekawy materiał, bo mówiliśmy o PLA. Z niego się najprościej drukuje. Ja tylko z niego drukuję, bo jeszcze się nie nauczyłem drukować z innych materiałów, ale to jest inny materiał, który Karol... I dodatkowo jeszcze o PLA dopowiem tyle, że można go drukować w szkolnych pracowniach, dlatego że nie wydziela szkodliwych oparów, tak jak na przykład ABS. Jak wiemy, ABS jest dosyć materiałem szkodliwym, pochodnym nawet gdzieś tam od jakiejś ropy naftowej i tak dalej. Dlatego podczas drukowania... Czym on się różni po wydruku, jeden od drugiego? Bo mówimy trochę, nie mówimy o kosztach ani o grubości, bo one są po pierwsze takie same. Jest dużo bardziej odporny na temperaturę i dużo bardziej wytrzymały. Tutaj z niego możemy bez problemu jakieś części mechaniczne wykonywać, dlatego że nie jest on tak... Nie jest kruchym materiałem, chyba to jest najlepsze słowo, tak? Tak, jak na przykład... tak, jeżeli mogę dodać, Karol, plastiki, słuchajcie, w autach są robione z ABS-u ze względu na to, na trwałość i, co ważne, walizki, tak? Jakby nasze podróżnicze są bardzo często również robione właśnie z ABS-u ze względu na o wiele wyższą wytrzymałość niż normalny plastik, tak? Okej, okay. To myślę, że o ABS-ie tyle. Nie wszyscy wiedzą, że można drukować z materiałów typu guma. I to jest przykład wydruku, który właśnie Karol zrobił. To jest wydruk z gumy, jest filament gumowy, który... Jak go drukowałeś, jeżeli możesz powiedzieć parę słów na ten temat? No niestety... Tak samo się drukuje jak ABS. Myślę, że wydruk jest dosyć ciężki dla początkowego drukarza, aczkolwiek kwestia doświadczenia, odpowiednich parametrów, odpowiedniego ustawienia, myślę, drukarki i każdy, myślę, że da radę to wydrukować. Aczkolwiek jest materiałem mocno elastycznym, dlatego nie każdy ekstruder da radę, że tak powiem, podać go w odpowiedniej, że tak powiem, formie i temperaturze na stół roboczy. Mhm. To zalecamy bardziej, że tak powiem, bardziej doświadczonym drukarzom. No dobra, to jest, zobaczcie, to jest tak naprawdę nic innego jak opona. Jak opona od takiego małego samochodu. I teraz Karol, gdybyś mógł pójść odpalić właśnie ten sprzęt, który tutaj był wydrukowany za pomocą tego materiału, a ja wam teraz opowiem o innym rodzaju materiału. Można też drukować w drewnie. I gdybyście się przyjrzeli, to jest taki jeden z takich malutkich, powiedzmy, gadżetów, które można znaleźć na festynach. Jest to filament drewniany i ten filament drewniany ma swoją specjalną
strukturę i specyfikę. Ja sobie wezmę tylko coś do pokazywania. Drukuje się go w takim dosyć szerokim zakresie temperatur i jak gdybyście się przyjrzeli, mamy tutaj warstwy ciemniejsze, nie słabo zoomuje tutaj mi kamera, ale mam warstwy ciemniejsze i warstwy jaśniejsze. Samemu sterowałem temperaturą druku, tutaj była temperatura 210 stopni, a tutaj była temperatura poniżej 210 stopni. Dzięki temu warstwa po warstwie tworzy nam się taka struktura. I w dotyku wygląda jak drewno. Przy topieniu się tego materiału rzeczywiście topi się tak samo jak materiał drewniany, tak samo pachnie. I gdybym teraz próbował w niego puknąć, to też bym dostał taki efekt, ja bym rzeczywiście w tym drewnie tutaj sobie rzeźbił i pracował. I jest to nic innego jak taki malutki gwizdek, który jeszcze mogę wyczyścić tak, aby w środku nie było żadnych, żeby były puste przestrzenie i wtedy mógłbym na nim rzeczywiście gwizdać, ale fantastyczna rzecz, żeby kogoś zadziwić, jeżeli chodzi o całość. A teraz mamy pytanie odnośnie temperatury przy filamencie gumowym, ale zanim zrobimy temperaturę, to Karol mówi, że tak jak ABS, czyli powyżej 220 stopni. Tak, nie? 220. To teraz komora i druk w komorze. Druk w komorze. To teraz pokażemy wam, do czego było to koło, albo to koło jest takim kołem, które nie zostało do końca wydrukowane, żeby pokazać przekrój. Mamy tutaj też felgę, a teraz zobaczcie, bęk, mamy wydrukowany cały samochód RC ze sterowaniem. 3/4 z tych rzeczy w tym samochodzie było wydrukowane właśnie za pomocą drukarek 3D, a tu mamy kontroler RC do niego, gdzie możemy sterować. Gdybyśmy mógł odpalić silniki wydrukowane. I właśnie to jest ten czas i miejsce, żeby go puścić tutaj w sali. Niestety samochód jest dosyć szybki. Tego do tyłu jeszcze bardziej, gdybyś mógł. Będzie mi więcej miejsca na rozwiązanie. Dobra. Moje pytanie jest takie, do jakiej, jak myślicie, ile kilometrów na godzinę potrafi się poruszać ten samochodzik, albo jaką prędkość? Nie będziemy tutaj testowali w szkole, ale to jest jeden z takich rzeczy mechanicznych, bo teraz sobie przejdziemy do rzeczy użytkowych, takich, które możemy sobie wykorzystać właśnie w edukacji, ale nie tylko. I to jest taki jeden z bardziej zaawansowanych, no 120 na godzinę to nie. Pani kochana, do... Mój model niemodowany około 46 km na godzinę jest w stanie wyciągnąć. Irena już pyta, czy bierze udział w wyścigach już? Jeszcze nie, aczkolwiek myślę, że jakąś rundkę bliżej wakacji z uczniami chętnie zrobimy. Są takie plany. I to jest, słuchajcie, teraz przechodzimy do tematu w ogóle rzeczy wydrukowanych, czyli tak zaczęliśmy z wysokiego C, jeżeli chodzi o tematy wydruku. Jeżeli chodzi o te rzeczy, które mogliśmy wydrukować. Część z tych rzeczy, które teraz będziemy pokazywali, są wydrukowane z jednej ze stron internetowych. Strona się nazywa ThinkIvers. Gdybyś Sylwek mógł ją wprowadzić na czat, żeby każdy widział, to po prostu znajdujemy sobie model, pobieramy kliczek, stawiamy do slicera, do drukarki i zaczyna to działać i funkcjonować. I przykładem takich modeli z drukarki są na przykład, przepraszam, z ThinkIversa, jest ten model tej uchwytu na telefon. Na przykład. Uchwytu na telefon w kształcie ośmiornicy. Czytam pytania z czatu i myślę, że tak, to jest na przykład też fajny model, taki, który był wydrukowany i on był wydrukowany na raz. To nie był model, który jest dodatkowo jest to model działający. OK. Są też modele, które są wydrukowane na raz, które na przykład mogą funkcjonować jako otulina, nie otulina, jako prowadnicze do przewodów. To są takie różnej maści rzeczy. Takie, które są tutaj, są też zaprojektowane przez Karola, ale na przykład możemy je używać do nauki rysunku technicznego, wymiarowania i jeszcze innych rzeczy. Tak, dokładnie do rzutów prostokątnych. I teraz przejdźmy sobie do modeli, o, tu jeszcze mamy taki model też. Łożyska, które było naraz drukowane. Mhm. Klucz, którym możecie też skręcać różnego rodzaju rzeczy, taki typowy klucz, który tutaj widzicie. Plus jeszcze na przykład części z dosyć dużą dokładnością wykorzystywane. Mamy tutaj nic innego jak przekładnię zębatą, która,
która o tutaj widzicie jest idealnie dopasowana, idealnie złożona. Mogą ją uczniowie projektować, albo możecie pobrać sobie model z internetu i wykorzystać do własnych potrzeb. Jeżeli chodzi o potrzeby edukacyjne, to moglibyśmy je podzielić na takie dwie kategorie, dwie różne takie, powiedzmy, sekcje, rzeczy takie mechaniczne, które mamy tutaj, w przypadku jakiejś takiej, powiedzmy, nie wiem, upadki do jakiegoś wirnika, czy powiedzmy do jakiegoś czegoś, co na wodzie pływa, nie? Gdzieś, na przykład, napęd motorówki wodnej na przykład. Albo na przykład projekty edukacyjne. I przy projektach edukacyjnych mówimy tutaj o na przykład różnej maści budowlach. To jest na przykład piramida Cheopsa, która była wydrukowana przeze mnie. Znalazłem sobie taki model w internecie. Ona jest pomalowana, bo za każdym razem większość z moich modeli ja sobie maluję, albo ostatnio dałem uczniom do pomalowania. Ale tam piramida Cheopsa z przodu wygląda tak jak rzeczywiście piramida i może być o fajny efekt na historię, bo pewnie gdzieś można to... Musimy przestać czytać czat, wiesz? Z rzeczy dziwnych, które wydrukowaliśmy, zaraz pokażemy, dlaczego mam nie pokazać, przecież wszyscy jesteśmy dorośli tutaj. Ja wiem, co chcesz pokazać, natomiast Łukasz, jeżeli mogę powiedzieć o edukacji, dobra, to jeszcze ja będę patrzył z perspektywy, bo wy jesteście starsi, jestem młodszy, w sensie edukacyjnie, tak, czyli ESP, szkoła techniczna. Jeżeli chodzi o edukację, przede wszystkim można drukować brakujące części, na przykład, słuchajcie, czy to Lego, czy do robotów, tak, tak między innymi właśnie, czy dorabią sobie rzeczy do Kodi Rocky, czy chociażby do M-botów, do których można znaleźć gotowe wydruki różnych części, które łączą się, można skręcać z aluminium, to jest pierwsza rzecz. Czy tak, maski są darmowe, jeżeli chodzi o gamebody, czy między innymi, tak jak ja robiłem projekt z moimi uczniami, to była szósta klasa, słuchajcie, wydrukowaliśmy sobie własną grę planszową, tak zrobiliśmy, wydrukowaliśmy kostki, pionki i to wszystko zrobiliśmy. Łukasz drukuje budynki i maluje je, rozmawialiśmy nawet farbami akrylowymi. Jeżeli zainteresujecie się stronką GameBody i chociażby taką grupą na Facebooku GameBody, zobaczycie, że jest specjalna firma z farbami akrylowymi. Niestety są one drogie, ale te takie hobby też bywają drogie. I są to specjalne właśnie, słuchajcie, farby do malowania takich wydruków. I co ciekawe, bo Łukasz tego nie używa, są specjalne primery, czyli takie w sprawie substancje wyrównujące, bo o tym nie wspomnieliście, że każdy wydruk 3D niestety posiada pewną fakturkę, prawda? I tą fakturę można wygładzić za pomocą specjalnych właśnie podkładów wyrównujących. Tak, jeżeli chodzi o tym, czym ja maluję, to ja maluję farbami akrylowymi, bo mi się najbardziej sprawdzają te farby, które tutaj są. Jeżeli chodzi o to, co Karol pokazywał, to pokazywał ten nasz wydruk jeszcze tak z bliska i tak na spokojnie to, co dzisiaj sobie zaprojektowaliśmy, jeżeli chodzi o całość. Zwróćcie uwagę na autorską czcionkę lekarz, gdyby ktoś pytał, bo mam brzydki charakter pisma, pisałem też myszką, ale tak wygląda ten cały dzisiejszy wydruk. ŁKS, Łukasz, taki chyba klub sportowy był. Tak. Prawda? Ja tylko dodam, że słuchajcie, te farby akrylowe, jakby ktoś naprawdę szukał dobrych farb do malowania, to się Vallejo nazywały. I to chyba Łukasz też tobie kiedyś pisałem właśnie o tych farbach Vallejo do wydruku. Dobra. I wracając do tematu tej piramidy, bo zaczęliśmy o tej piramidzie i to jest taki wstęp do edukacji. I piramida jest przeze mnie pomalowana, tak jak widzicie tutaj. Natomiast gdybym odwrócił tą piramidę, to z tyłu zobaczymy jej przekrój. To jest idealny model edukacyjny, gdzie mogę nauczyć uczniów, gdzie jest na przykład, na historii, gdybym uczył historii, mogę nauczyć uczniów, gdzie jest na przykład, jaka była struktura tej piramidy, gdzie były chodniki, jak wyglądała ta główna komnata, która tutaj jest. I tak jak mówiłem wcześniej, domyślnie był druk szarym filamentem, natomiast tutaj jest pomalowany, jeszcze musi czekać na drugą warstwę, żeby był trochę jaśniejszy i zbliżony do piasku. I to, co teraz zobaczycie, tak naprawdę to jest inspiracja od mojego kolegi, którego mam w Finlandii. Człowiek, który projektuje fantastyczne rzeczy i jedną z takich fantastycznych rzeczy jest projekt, który się nazywa Moon City. Projekt, który się nazywa Moon City, jest to takie miasto księżycowe, stąd też trochę nazwa dzisiejszego takiego webinaru Wydrukuj nas do księżyca, albo Wydrukuj mnie do księżyca, nawiązująca trochę do piosenki Fly Me to the Moon i do tego właśnie druku, bo od tego druku cała przygoda tak naprawdę moja z drukowaniem się zaczęła, no i od tego, że Karol pracuje u mnie w szkole i mnie też razem z Mateuszem i Mirkiem do tego, w jaki sposób
motywują cały czas. Ale to miasto księżycowe ma dwie takie funkcje. W środku, pod spodem mamy taką dużą przestrzeń, taką dziureczkę. Jeżeli bym teraz sobie podłożył zwykłą latarkę, albo nie latarkę, taką latarkę z telefonu, to nagle mam tutaj snop światła, który wygląda fantastycznie. I od tego tak naprawdę, od tych wszystkich pomysłów, które dostaję od Juki, bo go obserwuję gdzieś tam na Instagramach, na Facebookach, znamy się dosyć dobrze, zaczęła się moja przygoda z projektowaniem i z drukiem. Ja sobie wymyśliłem, że będę drukował makietę najważniejszych budynków w Radomiu. I to jest przykład takiego jednego z tych, wiesz co, może go położyć, będzie wygodniej. To jest przykład jednego z tych budynków, jest to kościół Bernardynów w Radomiu, dosyć stary i antyczny i stary budynek. I tak jak widzicie, jest to budynek, który jest wydrukowany. Niestety cały się nie zmieścił na drukarce na jeden raz, więc jest on klejony. Żeby zaoszczędzić temat filamentów i zaoszczędzić druk, to on jest tutaj w środku pusty, ma puste przestrzenie. Później na początku drukuje bazę, potem drukuje za każdym razem dach, kleję to, tutaj widać jest taki szef, który jest widoczny. Potem to będę jeszcze szlifował, będę jeszcze malował to na kilka razy i moim planem jest zrobienie takiej makiety, która właśnie z podspodu będzie podświetlana, będzie miała jeszcze dodatkowo tablet, który będzie, na którym będzie na kawałku Arduino, będzie można z sekwencjami uruchamiać obiekty i pokazywać je w różny sposób. A jak taki obiekt wyglądał przed pomalowaniem? A wyglądał on właśnie w taki sposób, to jest obiekt jeszcze niepomalowany. I z tym obiektem jest dosyć ciekawa historia. Niestety te modele, które nie wyszły, wydałem dzisiaj uczniom do testów, do malowania, ale ten budynek się składa z tej frontowej części i ta frontowa część, która jest widać po szwie, jak ona wyglądała, jest ona jednolitą częścią tutaj. Natomiast ta frontowa część, wydrukowałem ją raz, okazało się, że złą temperaturę topnienia filamentu dałem, wydruk był po prostu masakryczny, jeżeli chodzi o strukturę. Wydrukowałem drugi raz, okazuje się, że się pomyliłem, a w zasadzie nie pomyliłem się, tylko drukarka się przytrzymała i na wysokości 2 mm, powiedzmy tam 5 mm dzięki, 5 mm od góry, przesunęła mi cały wydruk na X-ie, czy był taki ząb, cały budynek był przesunięty. Musiałem jeszcze raz drukować i to jest miejsce na nasz konkurs, żebyśmy teraz zastanowili się na temat godzin wydruku, ilości wydruków, bo Filip też pytał odnośnie wydruku tego budynku i to jest miejsce na konkurs, ale do tego konkursu, czyli ile się coś wydrukowywało, pokażę wam następny model, model czaszki, ale o nim zaraz opowiemy. I ten model, tak jak widzicie, jest pomalowany, na razie ma tylko dach, jeszcze tutaj czeka go czyszczenie, klejenie, bo ma duże dziury, duże otwory. Z tej strony mamy tutaj też puste przestrzenie, on wygląda bardzo, bardzo brzydko, a później będziemy starali się każdy model doprowadzić do takiego stanu, który pomalował nasz kolega i przyjaciel z pracy, Mariusz Utkowski, to jest, kiedyś to było białe, to jest katedra w Radomiu, natomiast w tej chwili ona wygląda tak jak teraz. Zobaczcie, jaką ma tutaj patynę na dachu, też jest to malowane właśnie farbami akrylowymi, które pokazują, a Karol ją, ty ją chyba drukowałeś, tak, nie? Karol ją właśnie drukował, a później mamy tutaj pomalowaną taką fajną patynką. Wiecie, co jest najlepszego w tych modelach? Ponieważ filament był białym filamentem, więc jeżeli ja teraz wezmę sobie telefon, to jestem w stanie w środku zaświecić światło. O, w zależności od tego, gdzie przesunę, tak mogę sobie ją podświetlić. Oczywiście dzieje się tak dlatego, że kolor biały perfekcyjnie przechodzi nam światło, gdybym miał kolor czarny, to ono z fizyki też ulega jakiemuś tam, powiedzmy, większemu skupieniu. Tak wygląda cała katedra w Radomiu. Gdybyście sobie wpisali katedra Najświętszej Marii Panny Radom, a może ktoś jest trochę z Radomia, to wtedy by sobie zobaczył rzeczywiście, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o całość, zobaczcie, witraż mamy pomalowany. To jest coś przepięknego. No, stoi w ogóle w sekretariacie, mamy z tyłu taki mały boks, który nie jest w tej chwili podświetlony i stoi na tym stędzie i za każdym razem ktoś po prostu zrobił wow, tak jak ja zrobiłem, kiedy zobaczyłem, jak on to pomalował. Przechodzimy do tematu konkursu. Mamy naszego przyjaciela, jest to nic innego jak czaszka. Nasz delikwent nie ma jednego zęba, ale to jest delikwent bez zęba na przodzie, kiedyś była taka piosenka. Dziewczyna bez zęba na przodzie, my nie mamy tutaj w tym przypadku tego właśnie jednego zęba. Tak. Ten dżentelmen jest już wstępnie pomalowany przeze mnie. Kiedyś był całkowicie biały. Tu widać jest już różnego rodzaju zabrudzenia, łącznie z tym, że zęby też już uległy korozji, być może jakiś szkorbut albo cokolwiek innego. I są dwie rzeczy, o których chcielibyśmy powiedzieć. Pierwsza rzecz,
to, o której nie powiedzieliśmy, to są tak zwane podpory, bo drukarka nie może drukować w powietrzu i drukuje sobie właśnie takie podpory, które zwykle z automatu program, tak zwany slicer, sobie projektuje, no bo jak ona idzie linijka po linijce, no to nie mogłaby w powietrzu czegoś zrobić, więc musimy takie podpory... Szalowanie. Tak, tak, trochę takie szalowanie, tak jak Kacper, mówię Kacper, tak jak Irek mówił. Irek. Karol, przepraszam. W tym wypadku i przykład nieobrobionych podpór jest właśnie tutaj, one są za małe, żeby je obrobić. Jest to fotogametria, to jest pomnik Mikołaja Kopernika, który pobrałem z internetu ze Sketchfaba i tak naprawdę ten pomnik Mikołaja Kopernika samemu wyciąłem i okazuje się, że fotogametria, czyli obrabianie zdjęć, tworzenie tak zwanej chmury punktów zadziałało, udało się wydrukować. On jest też wstępnie na razie polowany, jeszcze bardzo dużo pracy przede mną, żeby wyglądał prawidłowo. Nasz konkurs wygląda w ten sposób. Ta czaszka składa się z trzech elementów. Pierwszy element, ten, który jest tutaj, o taka główeczka. Drugi element, część właściwa czaszki. I tu mamy taki specjalny otwór, bo czaszka jest tak naprawdę skarbonką. Żeby otworzyć tą skarbonkę, trzeba zamiast gwintu, bo normalnie śruba jest wkręcona jako gwint, to mamy specjalny labirynt, w którym trzeba się poruszyć, aby właśnie ją otworzyć lub też zamknąć. Jak ja teraz będę wkładał, mamy tutaj takie dwa bolce i mogę sobie operować, w odpowiedniej kombinacji włożyć, tak aby ją móc otworzyć lub móc zamknąć. No, w tej chwili ją zamknąłem. O, teraz ją otworzyłem. Moje pytanie jest takie, i to jest pytanie konkursowe, ile czasu drukowała się taka czaszka? Mówimy w godzinach. Czyli główka, znaczy główka, ta część górna, część związana tutaj z kośćmi nosowymi, czyli fronton, plus jeszcze mamy dodatkowo ten bolec, łącznik, który nam otwiera czaszkę. Kto będzie najbliżej, ten Sylwio, jaką nagrodę otrzyma? Zacznijmy od tego, wylosowałeś już osobę, która dostanie z tobą szkolenie za tamte twoje czoło? Nie widziałem pytania, wiesz? Tu mamy jeszcze chyba konkurs aktywny na dziwne pytania. Gdybyś mógł później przejrzeć ten czat na początku. To dziwnych pytań nie było, był konkurs, bo ty sypiesz konkursami, a tyle nagród nie mam. Więc jeszcze raz, było pytanie, to twoje pytanie konkursowe, pierwsze było tak, o czoło twoje. Czoło było przekładem, już tłumaczę. Teraz to już kręcisz. Teraz to już kręcisz, Sylwek. Bo ja się pogubiłem w twoich pytaniach, to jeszcze raz. Konkursowe, szkolenie dla dzieciaków w waszej klasie, przeze mnie albo przez Karola zrobione, bardzo podobne do tego, który tutaj jest, albo na przykład szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu druku, cyberzagrożeń, Teamsów, czy tam sobie dogadamy się czego, jest tam kilkanaście tematów. I temat konkursu jest taki, najdziwniejsze pytanie, o najbardziej irracjonalne pytanie. Ja podałem przykład, dokąd usimy ją czoło, gdzie się podziały pieniądze z komunii, albo na przykład... To widzisz, to tutaj była mała dezinformacja, bo wszyscy się skupili na tym twoim czole, więc poczekaj, Łukasz, tak, to tych pytań nie było, więc słuchaj, to może przesuniemy tą nagrodę z twoim szkoleniem właśnie na te godziny, o których teraz wspomniałeś. Ja wam powiem jako ciekawostkę, dobra, więc ty patrz na te godziny i powiedz, kto będzie najbliżej. Więc to będzie ten. Ja wam powiem ciekawostkę tutaj, bo wszystko zależy od ustawień tak naprawdę, od tego, jak wysoko będą nadrukowywane kolejne ścieżki i tak dalej. Ja na tej mojej drukarce, która kosztowała 1000 zł, tak, taka dla początkujących, całą tą maskę w bardzo dobrej jakości drukowałem, słuchajcie, 3 dni. Dobra. To było bardzo długo, ale dlatego, że jakość była zrobiona, żeby była naprawdę ekstra. W normalnej jakości byłoby to połowa tego czasu. Łukasz, czekamy na odpowiedzi, ile godzin mogła zająć ta czaszka, a ja już mam pytanie też o tą ankietę, bo ja rozumiem, bo już nam ta godzina strzeliła, więc niektórzy będą chcieli też uciekać, więc ja wrzucam również link do ankiety, po wypełnieniu będziecie mieli informację z certyfikatem, tak więc w wolnej chwili zachęcam do zrobienia, a my powoli będziemy się też, Łukasz, że tak powiem, zawężać i kończyć. Dobra, czyli teraz tak, podsumujmy. Osoba, która odpowiedziała prawidłowo albo najbliżej była ilości godzin, dostaje szkolenie dla dzieciaków, tudzież szkolenie dla Rady Pedagogicznej, dokładnie. Chyba, że jest nauczycielem, to wtedy
dostaje nagrodę od pana Sylwestra. Si? Tak, to wtedy nagrodę dostaje od naszego kolegi tata Łukasza. Poczekajcie, zobaczymy, czy tata Łukasza, jak go przerzucę do nas na prezentera. Już go przerzuciłem. Bliżej była Kasia 1, albo Kasia, tam tak jak widziałem, 60 godzin napisała. Czaszka się drukowała dokładnie 66 godzin. 20 godzin, 40 godzin, ta część, która jest tutaj, i 6 godzin drukował się ten szpień, który jest tutaj, tak? Czyli mamy razem 66 godzin. Droga Kasia, jeżeli jesteś nauczycielką, to daj znać w komentarzu. Sylwek pisze mój adres mailowy, albo ja później podam na koniec. I wtedy umówimy się, czy chcesz szkolenie dla dzieciaków, czy szkolenie rady pedagogicznej. Jeżeli nie jesteś nauczycielką, to już Sylwek wymyśli, co się będzie działo dalej. Kontynuujmy. Kasia, daj nam znać rzeczywiście, czy jesteś nauczycielką, czy nie. Bo jak nie jesteś nauczycielką, ja już tutaj jeszcze dodałem Darka, to oczywiście mamy jeszcze coś w zanadrzu. Tato Łukasza, pokaż się, bo Darek może wykonać dla twoich koleżanek na wieczorze panieńskim striptease. Oj, wiesz co, akurat mam kamerę wyłączoną. I teraz się tak Darek zastanawia. Katarzyna, ja podaję maila do Łukasza. Oczywiście, jeżeli chcecie zadawać mu głupie pytania, to również możecie do niego pisać śmiało. Dobra. Sam powiedział, wyraził zgodę. I finalizujmy temat związany z tworzeniem broczka. Karol jeszcze pokaże ostatni model, który tutaj jest. Też model w całości pobrany ze strony Thingiverse. Jest to taki model edukacyjny ramienia robotycznego. Oczywiście mój model jeszcze nie jest uzbrojony w elektronikę oraz silniki, ale jest już to gotowa konstrukcja, na którą możemy pokazać, jak ten model będzie tutaj nam działał. Myślę, że do takich zajęć z mechatroniki, automatyka, robotyka świetnie się nada. Ja tylko dodam, że podobny model, który akurat ja wykonałem, wsadziłem w niego serwomotory oraz sterowanie za pomocą mikrokontrolera HelloCode i zaprogramowałem, słuchajcie, to, żeby między innymi właśnie było obsługiwane z poziomu komputera, czyli w Scratchu. Patrzę, szukam filmiku, tylko niestety ten filmik mi gdzieś uciekł, tak żeby wam pokazać. Katarzyna nie jest nauczycielką, a jest za mały na szkolenie, to zrobimy tak, że coś wymyślimy. A Katarzyna, powiedz nam jeszcze, czy jesteś może z Radomia. To jest ważna informacja. Darek, ty się tam nie ciesz. Bo jest to poniekąd związana informacja z tobą, bo ja spróbuję Darka namówić na specjalną nagrodę dla ciebie. Sylwku, ja bym chciał przypomnieć, że dzisiaj jest Dzień Kobiet i chciałbym go przeżyć w spokoju. No Katarzyna jest z Radomia i to jest świetny, to się bardzo dobrze składa, więc słuchajcie, Darek. Dobra, to wy sobie tam ogarniajcie temat, a my musimy dalej polecieć z tematem. Ale, poczekaj, ponieważ słuchaj, jakby Darek jest również z Radomia i ja chciałem go wywołać, aczkolwiek nie będzie tu mowy, nie wiem Katarzyna, czy masz męża, czy nie, to jest mało ważne, miejmy nadzieję, że nie ogląda. Natomiast jak najbardziej, słuchajcie, tu w ramach naszych nagród, nie dla nauczycieli, sądzę, że Darek, że tak powiem, tutaj znienacka zaskoczony, specjalną zniżkę na swoje usługi, że tak powiem, podaruje, czyli takie 50% my resztę z Łukaszem dopłacamy, ale żeby nie było, że to ma być jakiś coś sprośnego i tak dalej, to słuchajcie, Darek jest zawodowym fotografem, więc jeżeli będziesz chciała zrobić, ile syn ma lat, sesję zdjęciową dla syna, to wtedy w ramach nagrody naprawdę dość duża zniżka, Darek zgodzi się, taki po kosztach, że tak powiem, a my z Łukaszem oczywiście z tobą załatwimy później. Jeśli odpowiedź będzie dobra, to jak najbardziej. Ja mogę zacytować słynną Łukasza wypowiedź: za te pieniądze lepiej nie będzie.
I jeszcze tak a propos, Łukasz mama czeka na prezent, ten, który drukowany był już od dłuższego czasu, także dzisiaj Dzień Kobiet, to pamiętajmy o tym. I dziękuję Sylwku za zaskoczenie. Dobrze, że chociaż wyglądam, to jest. Ale to tak jak mówię, ja miałem to oczywiście w zapasie, bo wiedziałem, że tak może być z Łukaszem, że coś ustali, tak, albo trafi nam się rzeczywiście nie nauczyciel. Natomiast tak, fajnie się składa, że Katarzyna jest z Radomia. To ewentualnie tutaj namiar na Darka. Darek, jakbyś mógł zostawić adres swój mailowy dla Katarzyny. A też pokazuje czasami, a gadżet z druku 3D by cię satysfakcjonował. No to przepraszam, sorry Darek, nie jesteś godzien. Łukasz musi stanąć na wysokości zadania. Słuchaj, Kasia, a ile lat ma syn? Zdraź na to, przepraszam, że tak ten, to teraz jest spontan taki webinarowy. Ja cały czas poszukuję filmu, oczywiście nie mogę go znaleźć, więc trudno, zostawiam to na inny. Na przykład, słuchajcie, między innymi takie zabawki można drukować sobie na druku 3D, jak chociażby figurki Among Usa, które były kolorowane, uwaga, lakierem do paznokci. Dobra, to jest albo jakieś twarze. Ale Kasia, gadżet dla syna czy dla ciebie? Tylko dobrze, Łukasz, czy możesz pokazać tego dinozaura? Masz go pod ręką? Niestety nie mam, wydałem wszystkie. Nie, naprawdę. No ale dobra, słuchaj, tak wracając, nie będziemy tutaj, że tak powiem, później opowiemy pod sam koniec, o jaki gadżet tutaj chodziło, albo co możemy wydrukować na drukarkach. Natomiast to jest jedna z dziwniejszych rzeczy, bryloczek w kształcie nosacza. Normalnie był biały, ale ponieważ jest taki cytat z filmu Złoty, a skromny, to ostatnio właśnie mamy taką wersję pomalowaną, wersji extra gold, która tutaj jest i taki gadżet też są z okazji Dnia Kobiet. Dzisiaj były rozdawane przez nas. Tak powiem. Dobra. Dokładnie. Tak więc słuchaj, kończąc, bo naprawdę nie chcę przetrzymywać was, a już jesteśmy po czasie. Katarzyna, kontaktuję się bezpośrednio z Łukaszem. Ja już widzę maila, mam w sprawie gadżetów od Mentor Systemy Audiowizualne za te recyklomaty. Darek, dzięki bardzo, że dołączyłeś i pojawiłeś tam się tutaj. Tak więc cała przyjemność po mojej stronie was zobaczyć. Fantastyczna nagroda od ciebie, Darku, nie spodziewałem się tego. Radom, jeżeli chodzi o to, mocno jakby reprezentowane, ale też te webinary między innymi pokazują, że czasami idą pewne spontany i rzeczy nieprzewidziane. A co, Darka zostawimy nagrodę na... czołg miał być jeszcze? To nie słyszałem. Coś było o czołgu? A, jest i czołg, no właśnie. To opowiedz parę słów o czołgu. To już tak na koniec, tak? Kto jeszcze nie wypełnił ankiety, przypominam i podrzucam jeszcze raz linka do ankiety. Tam też po wypełnieniu znajdziecie certyfikat na samym końcu. To jest takie hobby, Karol. W ogóle te większość takich modeli ruchomych to jest modele, które są wydrukowane właśnie przez Karola i przez jego załogę. Czy jest w pełni wydrukowany ten model? Tak, jest w pełni wydrukowany, tylko oczywiście łożyska są metalowe. Tak to wszystko jest wydrukowane tutaj z PLA. No oczywiście śrubki też metalowe. W pełni wydrukowane też ze strony z gotowego projektu. Brakuje też tylko jeszcze silników, sterowania, a tak to już cała konstrukcja już jest gotowa. No i teraz tak, technicznie do środka, do tego czołgu, tutaj w tym miejscu jest pusta przestrzeń na, no bo on nie wygląda jak czołg, tak naprawdę czołg jest tylko z nazwy, a jest to nic innego jak obiekt sterowany, podobnie jak poprzedni samochód RC, nie? RC, tak, obiekt zdalnie sterowany. Czyli tu wejdą silniki, wejdą baterie i jaką prędkość mniemasz, że może rozwijać? Myślę, że jako czołg, także raczej wolno, a wszędzie wjedzie. Okej. Okay. Nie no, Łukasz, kształtem tak z profilu to do pierwszej wojny światowej jak najbardziej, no i prędkość. Ankietka, nie? No i Darek się odezwał, słuchajcie, jakbyście nie wiedzieli, Darek jest historykiem, tak więc musiał to nam z czymś wyskoczyć. Słuchajcie, my moglibyśmy tak naprawdę, tym bardziej, że...
Korzystam, Dariusza, jak już mamy tutaj na scenie. Darek widział wszystkie moje modele, robił kilkanaście razy zdjęcia, bo tutaj jest uczniem u nas w szkole. Darek, opowiedz jako historyk, ty, no bliżej niezaangażowany albo nie znający nas, czy powiedzmy znający temat druku 3D. Jeżeli chodzi o zastosowanie na przykład na twoim przedmiocie, mam na myśli takich gadżetów, które tutaj pokazywaliśmy, czyli na przykład, nie wiem, piramida Chaosa, czy budynki radomskie, chociażby, nie wiem, jakaś architektura. Znaczy, nie będę opowiadał. Znaczy, wiesz co, akurat teraz z klasami piątymi, jestem w średniowieczu, przerabiam styl gotycki i romański, a nasza katedra jest w stylu neogotyckim, więc dość duże elementy, jeśli chodzi o architekturę porównawcze. Takie obiekty poruszają, jeśli chodzi na historii, nie tylko element wyobraźni, ale dają też zmysły dotyku. To, co Łukasz powiedziałeś, że można przekręcić, zobaczyć z drugiej strony, przybliżyć sobie ten obiekt. Jeśli szkoła miałaby dość dużą ilość takich drukarek i jakby uczeń dostał po takiej lekcji taki obiekt do domu, niekoniecznie pomalowany, albo nawet w domu, żeby sobie malował, na pewno zaciekawiłoby go to i nie tylko pod względem historycznym, ale samej konstrukcji obiektu i architektury. Także wszystkie środki, które prowadzą do zaktywizowania ucznia pod względem nauki, historii, będą wspaniałą możliwością, a ten druk 3D daje takie możliwości. Nawet w ogóle tutaj, jak pokazujecie teraz samo programowanie, znaczy projektowanie, może też okazać się wspaniałą historyczną przygodą, bo jak weźmiesz od góry rzut, przerzuć od góry, to zobaczymy, że ona jest na planie krzyża, ta katedra, tak? Więc tutaj nie możemy powiedzieć, że mamy dwa rodzaje budowania katedry. Jedna była na planie krzyża greckiego, przypomnę, krzyż grecki równoramienny, a tutaj mamy krzyż łaciński, tak? Mamy te przypory, mamy wysokie wieże i witraże, no już nie będę wchodził w szczegóły, no ale zobaczcie, można naprawdę bardzo dużo elementów wykorzystać, o tutaj okulus, portale, no super, super sprawa, nawet w takiej wersji już nie wydrukowanej, ale samego projektu. I tak jak widzicie teraz na udostępnionym ekranie, to jest zrobione właśnie w Tinkercadzie. Moi uczniowie pracują często i dzielone grupy, a czasami pracują samodzielnie. Mamy na przykład tutaj swój budynek szkoły, mamy tutaj Muzeum Jacka Maczyckiego, które widzieliście i tak jest przygotowane do druku. Jeszcze wam pokażę, jak ono wygląda tutaj. I to jest zrobione tak naprawdę w Tinkercadzie. Zobaczcie, od samego początku tutaj jest duży budynek. To jest też fajna, wspaniała ścieżka dla poszukiwania źródeł, bo historycy też w swoim nauczaniu muszą odnosić się do źródeł, tak? Dzieciaki poszukują źródeł, sprawdzają, co jest wiarygodnym elementem i to, co Łukasz powiedziałeś, zlecenie takiego projektu dzieciakom poszerza ich wiedzę. Tym bardziej, że sam Tinkercad jest stosunkowo prostym programem w stosunku na przykład do Blendera, o którym wspomniałem tutaj wcześniej, czy na przykład SketchUpa, tak, który jest bardziej zaawansowany. Więc rzeczywiście na dobry początek, nawet już nie mówimy o takich rzeczach jak katedry i tak dalej, ale proste rzeczy użytkowe, tak? Typu jakiś holder na telefon lub coś innego praktycznego, jest to stosunkowo prosty projekt do zrobienia i później wydrukowania, tak? Nie wiem jak to jest w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych na przykład, słuchajcie, z takich stron można sobie bezpośrednio wydruki zamawiać, więc nawet nie mając drukarki, za pewną opłatą można sobie takie rzeczy wydrukować. Słuchajcie, ja będę mimo wszystko jako to gestapo, tak, ponieważ staram się pilnować, żebyśmy nie przekraczali pewnych wyznaczonych norm czasowych. To Łukasz, ostatnia rzecz na dzisiaj, ogłoszenia parafialne i jeżeli będziecie chcieli, zrobimy wersję druk 3D 2.0, gdzie pokażemy kolejne rzeczy, takie kolejne zastosowania i możemy opowiedzieć między innymi o takich wynalazkach, chociażby drukowanie w metalu. Nie wiem, na ile panowie jesteście obeznani z tym tematem. To tutaj ostatnia rzecz, którą widzicie, to jest przekrój chaty z Grodziska Piotrówka, też wersja historyczna, to jest ta sama chata, tylko w pełni wydrukowana, bo sobie zaplanowaliśmy też makietę Grodziska, która już nie istnieje, żeby ją po prostu odwzorować i zrobić. Chcemy ją tutaj, jest wstępnie pomalowana, ale chcemy ją jeszcze chcemy ją tutaj dodatkowo wyłożyć w dachy słomą, tak żeby wyglądała, nie, zamknąłem udostępnienie, tak żeby wyglądało dobrze. I tam Sylwek wrzuciłeś Thinkiversa, nie? Jeżeli chodzi o całą stronę, z której można modele pobrać. Nie wiem, czy ja ją udostępnić, czy już sobie wszyscy chyba sobie
Mam nadzieję, że sobie przeklikaliście, jeżeli chodzi o przez linki, albo po prostu tak, Fingers wpisujemy sobie w wyszukiwarkę i tam naprawdę bogata, nie tylko on, bo takie bazy STL-ów naprawdę, słuchajcie, bo tak te pliki się nazywałem, jest tych baz dość dużo. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Co na początek? Tak naprawdę można skorzystać, serduszko można wydrukować, skorzystać z prostych, gotowych elementów, albo tak jak mówię, samemu spróbować coś złożyć, albo napisać kodem, bo o tym nie wspomnieliśmy, że słuchajcie, tak naprawdę te projekty można też kodować, projektować, a samo przełożenie, to może na wersję 2.0, którą zrobimy może przed końcem roku szkolnego, same projekty, słuchajcie, zaprojektowane, tak, w Tinkercadzie lub innym programie, są przekładane na kod w slicerach, czyli w programach dedykowanych, które układają właściwy kod dla drukarki. Ona nie widzi tych obrazków, ona widzi pewien kod, który do niej dociera, prawda? To jeszcze pokażę takiego przykład slicera jednego, gdzie są pokazane warstwy, gdzie, tak jak Sylwek wspominał, odnośnie planowania i drukowania. Ja sobie zaimportuję jakiś model, rogatka niech to będzie, model rogatki. Jeżeli sobie teraz wybiorę, żeby ją pociął, to w podglądzie będę widział dodatkowo, jak się układają warstwy podczas całego projektu. I tutaj mogę sobie sprawdzić, co się będzie drukowało. Jak widzicie, w tym momencie nastąpi bardzo duży problem, bo... jeszcze raz? Powiększyć. No, nastąpi duży problem, bo zaczyna drukować powietrze, bo dodrukowała do tego momentu tutaj i tu tych przestrzeni nie wydrukuje. I to jest taki przykład slicera, a teraz jeżeli chodzi o to, co Sylwek mówił, o tym projektowaniu, programowaniu, to zobaczcie, co się stanie, kiedy otworzę taki model w notatniku. Przepraszam, nie ten model. Notatnik. A to jest STL, wiesz co, to nie ten model wrzuciłem. Nie. Musiałbym zrzucić, nie będę, ja będę miał na karcie. To dobra, wygenerujemy jakieś. No. Weźmy sobie, wrzućmy. Zapisz. I ten moduł pliku wyeksportowaliśmy. Dajmy na to, niech to będzie tu. O, tu mamy G-kod. I tu mamy ciąg znaków. To są różnego rodzaju funkcje. G1 jest to czas szybki, G0, czas zerowy, czas wolny, posłup, tak, posłup wolny i tak dalej. Każdy z tych parametrów ma swoje określone wartości x, y, z, bo się w takich przestrzeniach porusza. A tu są informacje odnośnie filamentu, odnośnie funkcji przygotowawczych takich, nie? Dokładnie. I to wszystko, słuchajcie, jest kodem. Dobra, zmierzając do końca. Moi drodzy, zapraszamy Was też na inne webinary, które dla Was szykujemy, między innymi tak, którzy są nauczycielami, chociażby na e-piórnik Belfra, czyli takie aplikacje interaktywne dla większości nauczycieli, czy chociażby, słuchajcie, koniec tygodnia, Łukasz, pamiętaj, tak, o mamie właśnie, słuchajcie, bardziej Dzień Kobiet, a słuchajcie, pod koniec tego miesiąca będzie robotyka na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, tak więc też serdecznie zapraszam na ten webinar, z chłopakami też się spotkam niebawem, a jeżeli macie znajomych polonistów, którzy chcieliby się troszeczkę podszkolić i skorzystać z naszej oferty, to 17 marca mamy specjalny webinar pro dla polonistów, 3 godziny solidnej dawki wiedzy z zakręconym Belfrem, czyli Asią, która też jest naszą ekspertką. Do tego podrzucam Wam link, słuchajcie, na i Facebooku, i tu na czacie. Możecie przekazać ten link dalej oraz zaglądajcie do nas na stronę fundacjainspiruje.my, tak? Na takie, i tam bardzo dużo, to też podrzucę na Facebooku. Tam dowiecie się o kolejnych webinarach, między innymi z tymi panami, gentlemanami. Pewnie w wakacje zrobimy sobie taki, bo widzę, że Karol naprawdę ma ciekawe hobby, zrobi może taki kolejny webinar o różnych ciekawych hobby. My weźmiemy swoje zabawki, Karol weźmie swoje zabawki. O, Darka może weźmiemy od bólu. Może jakieś nowe zabawki będziemy. One nie pokazują tego dużego mikrofonu. I zrobimy też, słuchajcie, coś takiego. Przede wszystkim dziękuję panowie, bo pokazaliście przede wszystkim też pasję swoją, a bardzo ważne jest jednak, żeby tą pasję starać się łączyć z pracą. Wtedy wydaje nam się tak naprawdę, że nie pracujemy, a dobrze się bawimy. W takiej pracowni, jak oni mają tyle drukarek i tak dalej, to taka praca to sama przyjemność i składanie między innymi takich modeli. Jeżeli macie jakieś pytania i chcecie pomęczyć mnie,
czy naszych ekspertów. Słuchajcie, pamiętajcie o grupie na Facebooku Zainspirowani. Tam można śmiało walić z pytaniami różnego rodzaju. Każdy z nich jest ekspertem w swojej wiedzy. Darek wam powie, jak przerobić męża w Photoshopie, żeby nie straszył na Facebooku. To do pań. Łukasz oczywiście doradzi, co wydrukować. Ja naprawdę żałuję, że nie masz już tego dinozaura, którego wspomniał ten, ale może go jeszcze kiedyś pokażesz na tym. Wyłącz, Darek, ten monitor. No to co, gdzie mi takie robisz tu reklamy? Chciałbym pokazać, że mam monitor z tyłu, widzisz? Na tym nie, razie. Wiesz co, chciałem, bo mam włączoną tapetę mentora. A, ale... tak, na monitorze konkurencji, rozumiem. No i to by było na tyle. Słuchajcie, zapraszamy was. Zawsze normalnie widujemy się o godzinie 20:15, wyjątkowo, ponieważ szkołę im za chwilę zamkną, a wiecie, za kratami to nie wyjdą, a jednak chłopaki wieczorem tak we dwóch, przy tym bez piwa, to niekoniecznie, prawda? Zobaczcie, jakie kiepskie odśnieżanie było na tym monitorze. Nie, to kamerka. A to mówisz, że kamerka, tak więc tak, słuchajcie. Tak. Ma wypalony pasek od TVP. A, od TVP. Nie, dobrze, spokojnie. Dziękuję wam bardzo. To my już zostaniemy, przestaniemy to nagrywać, tak? Bo widzę, że się impreza rozkręca na Dzień Kobiet. Panowie, wy nie macie żon, do których trzeba iść? Kwiaty były? No właśnie. No to i to się to okaże. Jak się do domu? Jak... A ja byłem u swojej żony, to nie wiem, czy ty byłeś u mojej. My też nie byłeś. Tak więc, no to, ale u Darka też byłeś? Żony? U naszej. Tak więc, dobrze, słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj, panowie, naprawdę świetny webinar i dużo fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy troszeczkę temat wydruku, a jeżeli macie jakieś pytania, czy chcecie coś więcej dowiedzieć, to śmiało walcie, pytajcie, odpowiem na wszystko i zapraszamy, mam nadzieję, do ZST na konferencję. Czas pokaże, prawda? To dalej wyglądało. Mam nadzieję, że wreszcie to się wszystko skończy i się ruszą wszystkie rzeczy takie umożliwiające spotkania na żywo, bo tego tak naprawdę brakuje. Wiecie, jakikolwiek webinar nie da tego, czy konferencja online nie da tego, co w rzeczywistości. Wtedy będziecie mogli wpaść do chłopaków do szkoły i pomacać sprzętów Karola na żywo. Prawda, Karol? Tak, kurde. Dokładnie, słuchajcie. Bardzo, bardzo wam dziękuję i do zobaczenia niebawem. Dzięki wszystkim. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka. Wszystkiego najlepszego. Katarzyna, pamiętaj napisać do Łukasza, tak, o nagrodę. Ja swojego maila już mam. Dzięki, do zobaczenia.